Witam was, Serp, z tego kolejny odcinek Serp Universal 4. Niestety cały czas nasze template'y są zablokowane. Tego trzeba zrobić to ręcznie. Smutek, żal i ból i boleść. Nawet nie wiem, ile zrobię tych template'ów, na oko to robię. Mam nadzieję, że tak 40 tysięcy styknie. Albo chociażby około 40 tysięcy. Które piechoty bym dorobił. No i oddział konnicy. I lecimy. Halo, halo, odlaguj, okej. Lecimy zaraz prosto tam dzidą na... Który ma lepszy siege? Armia z Krety ma lepszy siege. To wiele. Więc zaraz będzie dzida na... Bremen, bo Bremen, na Stadę. To trochę utrudnia nam chyba sprawę. Nie, zdobędę to. Mam czystą drogę, nie mam fortów tutaj. Nie mogę na Stadę nawet teraz pójść? Mógłbym. Ale to muszę wojsko zebrać w odpowiednim miejscu, żeby móc pójść na Stadę. Oblegaj tę Wirtembergię. Lubię odbijać Kaisel. Ja nie wytłumaczę, że tak się nie robi. Minus 2, to jest polskie wojsko. Cisnął tych Deutschów jak ile wlezie. Dojdźcie na Stadę, a natomiast całych najmusów... Close. Biorę w Poznaniu. Nie, wy też zostajecie. Jakby ktoś nie zauważył, w sumie mało kto pewnie zwrócił na to uwagę, no teraz wybudowałem fort, by także bronił tutaj przed Brandenburgią. O nie, wziął się od dyscypliny mi zmarł, ale mam wziął się od morali, dzięki czemu moral powinien mieć 9 teraz, no prawie 9, jeszcze prestiż mi wzrośnie, to 9 siądzie. O, zdobyłem tutaj Wirtembergię. Znaczy, przydałoby się zniszczyć to 11, co się planuje Lotaryngi odbudować. Teraz na Würzburg ruszyć, na nasz Wargol. O, jakoś tutaj armię zbiłem, mniejszą, parunastotysięczną. Będzie tu blokować te porty. Braunschweig zdobyte. Byte. Tu jeszcze obegają. A, chciałem 40 tysięcy, 50 się zebrało. Okej, Ludwik do oblegania tutaj pójdzie. Został nam Würzburg, Pomorze i Werden. Bo miałem być w stanie zdismantować HR, chyba że o czymś zapomniałem. Raz, dwa. Mam, idę. Tak, czyli jeszcze trzy prowincje, na które właśnie Gido idę i w sumie nawet Brandenburgia, by tu zjednoczyła wojska, to byłaby nie na tyle silna, nie aż tak silna, by móc mnie tutaj zniszczyć. Nad technologii, nadwyżki, punktów, czyli punktów, które będą potrzebna nadwyżka do technologii, kuźwa. Kuj. Reszta odcinek pod rząd, jestem tak podjarany tym niszczeniem HR. Nie chcę przerywać. 7%, 14%, minus 84. Idą na Sztokholm. Dlatego tam ósemki postawiłem, by sobie postali.
Nie zabraniam im tam iść. Niektórymi państwami mógłbym pokończyć wojnę, na przykład mógłbym pokończyć z Cliff. Nie, 5%. Wielką Brytanią mogę zakończyć? Nie, z kolonią mogę. Reparacje, pieniądze. Good to see, Navy Tradition. Pomeranie, Württembergia, nie, oni są częścią. The Navy can take it all. Co to jest? Co to jest? Ciągnięcie dostałem. Ale wy też widzieliście, bo nagrywam monitor, a nie kuźwa grę. The Navy... Serio? 7 mam... Serio? Serio? Mam 7 morali w armii, znaczy we flocie. Conquer State. Już mi się wojsko skończyło na obleganie, no to odpuść to obleganie. Mam full punktów dyplomatycznych. Mogę dać już technologię. Jeszcze morale armii o 1 wzrosną do dychy, mógłbym w sumie dojść. A no właśnie, mogę zinsultować rywala. Center Power Projection teraz powinna być 9 z nadzieją. Nie, nie ma 9. Army Tradition, a jest 9. Army Tradition mam 100 w ogóle. Stolica Pomorza zdobyta. Pójdę jeszcze w Wurzburgu, bo jeszcze na stole dopiero mój manpower padnie. To będzie chyba pokój już do końca gry po tym. Ja się nie odbuduję po tej wojnie, żeby móc zniszczyć pół świata. Top, w sumie nie idźcie całą armią, pójdźcie najmusami tylko. Dobra, oblegajcie dalej. Kozacy, kozacy, ile wy macie? Oj. Sorry. Ja nie chcę kozackiej niepodległości w kraju na koniec gry. Idę na Berlin, widzę. O, ale będzie fajnie was zniszczyć. Ja też sobie tak pójdę szybko. Przekicam po wszystkich prowincjach. Aż do waszej stolicy. Berlin ma oczywiście płaski teren, czy ma lasy? Ma lasy, jako jedna z niewielu prowincji. Takich większych stolic. Ale Stakłajb na ich najmusach poszedł. Czy może na regularnej armii. I została jedna prowincja chyba. Ta, Würzburg. Wielki moment. Dismant HRE. Dostałem 100 prestiżu i już... Nie ma. Ere. Morale wynoszą 9. Jeszcze. Już niedługo, to się zmieni. Cliff. Robię naszego questa na Warrepsy. Niech Holandia się cieszy z udziału w tej wojnie. Memmingen, Warrepsy, pieniądze. W ogóle rozbiję tej HRE tak bardzo jak tylko się da. Ruina Imperii. Nie to to. Gdzie to jest? Dismantle the Holy Roman Empire. Okej, teraz Lorraine zostało.
Jest w stanie do was wysłać pieniądze, albo nie. I war repsy. Anuluj traktaty z Brandenburgią. Bleed them dry. Yes, dostałem kolejnego achievementa. Już trzeci chyba w tym odcinku, szczerze mówiąc. I rządzę. Wirtembergia, war repsy i pieniądze. Pomerania. Wy tak łatwo nie macie Pomeraniu. Podawać Kolberg. You have lost effect of Protestant Empire. Missionary Trend. A. To się rozpadło cesarstwo. I... mapa Imperium już nie działa. Czemu? Bo nie ma Imperium. I prawie 11 morali. Ja chcę te 11 morali stryknąć sobie kuźwa tego. Zaraz, może flotę jak zniszczy? Nie, jeszcze nie. Ajajajajaj, co tutaj zrobić? Jakaś armia pomniejsza, szybko. Buntowników stłamże. Nie, zero prestiżu. Cokolwiek, gdziekolwiek, jakkolwiek. Chcę mieć 11, chcę mieć... chcę sweet focus zrobić z tym. I chuj, tak jemne print screena na popis. I Wotonowi to wyślę, nie idzie mi już mówić 8 morali, co to jest dla mnie 8 morali? Nico. Znaczy wyślij tutaj armaty, a wy zatrzymacie się tutaj. Ale jeszcze jak wezmę pokój, to jest... no, powinno być 11 morali. Chyba, że power projection mi zbyt nisko spadnie. Zaraz ja będę pieprzyć, wszystko tutaj wrzucam. 12 tysięcy armat, lecimy. Najemnych. Miałem zdobyć w końcu Pomorze, to zdobędę Pomorze. Wielka Brytania jest najgorszym rywalem dlatego, że nie chce, po prostu blokuje Warscora. Traciliśmy Sztokholm. Popłaczę się zaraz. Dawać, dawać, proszę, proszę, proszę. Ten jeden raz moglibyście dla mnie to zrobić. Noteć, clergy versus szlachta. Ja bardziej szlachtę potrzebuję. Rewantaj donata prześlę. Dla manpowera i dla punktów. Jest, to by to pomoże. Dlatego kończymy wojnę z Pomorzem. Może w końcu należy do nas jako państwo. Ale trzeba jeszcze te prowincje zająć. A również okorować pomoże.
Brandenburgią M40. Pół tysiąca dukatów. Ach, gdyby nie ta Wielka Brytania. War Repsy. O, i jestem wielki. Jestem wspaniały. Czemu? Bo nie ma HER i JKLM. Ale trzeba zdemandować wszystkich najemników. Chciała, ile mi armii zostanie, ile wojska, czy otomani. O, jakby otomani mi plecy zrobili, to by mnie zniszczyli. Po prostu zmasakrowali lepiej niż Korwin lewaków. Ale szczęście, że to humanistyczny. Nie muszę się teraz obawiać ataków ze strony innych państw. Bo się okazało, że jakieś wojsko się opierdzielało całą wojnę. Ten tam przyszedł, po prostu wszystkich tam zamordował. Dziesiątkowałbym ich. Sudoku bym im uczynił. O, manpower! Dziękuję bardzo. Nie zrobiłem screena na 11 manpowera. Chuj. Nie wiem, czy coś, co mogłoby mi podnieść tego prestiżu? Rusałem chyba ze wszystkimi naokoło. Z Irakiem zerwałem sojusz, bo chciałem je do wojny z Ottomanami wezwać. No tak patrzę, to rusałem serio z każdym dookoła. Poza nimi, no chuj, szkoda. Wiecie co? Dobra, nie wiecie co. Zrobię jeszcze te 11 manpowera, zrobię sobie screena na 11 manpowera. Bo ja to już nie jest mi potrzebne w ogóle. Anymore. Ale Polacy teraz roznieśli świat po prostu, wyczyścili wszystkich enemii, pokazali, że oni wygrali wojnę światową. To co racja, Francja się poddała na początku i nawet nie próbowała nikogo bronić. Mają najlepsze sojusze, Tlemcen i Brazylia, bo nikt ich w Europie nie chce. Tlemcen w ogóle jest duże tutaj. Ma idee kolonizacyjne, bo jakieś państwo kolonizacyjne się tam wbiło. Jakieś państwo kolonizacyjne się pewnie wbiło i oni ich pokonali. A takie małe Tlemcen się rozrosło na takie duże państwo. Teraz to wyszło im nawet lepiej niż Ottomanom. A Ottomani cały czas Australii, Ottoman Australia. Raguzę mógłbym zaatakować, Ansbach mają sojusz. Nie mogę template'ów robić. Cypr, Kreta, Rodos. Ale państewka jeszcze są do pokonania. Oni mają 14 tysięcy w stolicy. Nie powinni być trudni. Rebel frakcje już będą tutaj podchodzić do 80, to po prostu autonomia jest większa. Tak poczułem jak najdłużej. Gdzieś 7000 manpowera w plecy jeszcze. Declare war. Oczywiście, dla Jana Pawła wezmę Raguzę. Ale mi spieprzyli. Pół prestiżu w górę.
Pierwszy poziom fortu tu mają, więc to nie powinno pójść długo i trudno. Uj, zatrzymaj się, zdobądź tą prowincję. Lepiej, żeś tam miał generała z trójką siege'a niż bez. Tanie, trzeba na serio grać pokojowo i, że tak się wyrażę, chomikować te punkty, gdyż wbije 31, od razu musimy 32. Boję się, że może czasu nie starczy. 12 lat to jest rok 1805. I później mamy 15 lat na zrobienie kolejnego poziomu technologicznego. Jeżeli król będzie taki sam jak tutaj, czyli że dziedzic mi nie umrze, to powinno być to spokojnie do zrobienia. So much S. To jest Kojanowi Pawłowi oddam. Czy na przykład oddam Janowi Pawłowi, to dostanę prestiż. Tak, to dostanę. Jak Power Projection mi nie wypali, to zaraz na Ottomanów pójdę po prostu. Ja nie pozwolę nie mieć sobie 11 manpowera. To jest... Pokażę to Wotanowi, pokażę, nie będzie się już ze mnie śmiać. Nie będzie tak mu do śmiechu, jak go pobiję manpowerem. Dobra, później mu to poddaję po prostu. Oni się teraz puste prowincje mają, czyli bez fortów. Więc nie powinno pójść trudno, wystarczy je pozajmować, 10% to jest wojna, a nie, Ansbach jeszcze walczy. Ansbach jest oblegany. Tym manpowerem nieźle się odbudowywuję, problem w tym jest, że to nie sam manpower, tylko jeszcze wojsko redukowałem. Więc z tym może być większy problem, że odnowienie wojska ilościowo niż redukcja manpowera. Pali, ty się już nie boję. Oni się boją mnie. Cała Raguza dla mnie. Tuwa. I chuj, nie będzie. To Power Projection. A nieco unresty to oddam. Tak, dam Janowi Pawłowi tutaj mieć prowincję. Tutaj w ogóle Jana Pawła złączę i później zajmę się schabowym. Wojnie z Ottomanami. Ona jest już okurowana, czyli była wcześniej moja. Pani Jan Paweł tutaj wygląda. Manpower mi się już odnawia, jak wygląda militarnie świat, najsilniejsze państwa. Oni mają 160 tysięcy wojska. Liczba liczbą, ale jakość jakością. Tak sądzę, że atakuje ich głównie stąd. Tu w takim Lower Donie przydałoby się nawet wzmocnić fort na ósemkę. Sądzę, że papież Polak by się tutaj szybko nimi zajął. Jerek, nie chcesz mnie lofciać?
Raz tam aż tak nie spadł. Zawsze byliśmy przyjaciółmi. Pamiętasz te czasy z problemami, kiedy cię ratowałem? Może akurat nie te ostatnie, ale ogólnie. Francja i Tlemenken, sojusz? No nieładnie ta Francja mnie zaskoczyła. Też Francja. To szmaty się wybroniły na razie. Na zachodzie mam takie forty, że Francja może się wypchać tutaj, próbując cokolwiek zrobić. No to lecimy już tutaj na wschód. Będzie potrzeba jeszcze trochę więcej generałów. Więcej niż 300. I na dodatek mamy złe relacje ze sobą. Jak to tak możliwe? No dawaj, przestańcie sobie robić jaja z tą Etiopią i tym hostile relations. To, że was raz opuściłem, to był taki żarcik. Bardzo śmieszny. To, że wy się nie uśmialiście, to już nie mój problem. Kiedy w Loerdonie się upgrade'uje? 56. Oni mnie nadal nienawidzą, chociaż nie aż tak bardzo, jakby to było możliwe. Ale wiecie, co ja zrobię? Do zobaczenia w kolejnym odcinku z Europy Universalis 4, gdy będziemy cisnąć już Ottomanów o Rebel Uprising, akurat pomorski. Jednym zajmę za chwilę, do zobaczenia, pa.